Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i chciałam Państwu przedstawić dzisiaj kolejną osobę, która będzie w radiu pogoda opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Jej piosenki i ona sama mają w sobie dużo słońca, dużo ciepła, dużo nadziei, dużo dobrych myśli. No i będę próbowała się dowiedzieć, czy to może jest częściej greckiej natury, czy może w niej tkwi jakaś tajemnicza siła, która sprawia, że dzieli się z nami swoją empatią i tym swoim. Niesamowitym ciepłem. Proszę państwa, Eleni jest gościem Radia Pogoda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. E, może część tej siły, tej radości, tego słońca tkwi właśnie w tym imieniu, Eleni, bo ono właśnie chyba oznacza taką, prawda, w Grece taką jasność. To jest greckie imię, odpowiednikiem polskim jest Helena. E, urodzona jestem tutaj w Polsce, ale Moje serce jest też bardzo mocno związane z Grecją. Moi rodzice byli Grekami i tak naprawdę, kiedy, kiedy jestem w Polsce, tęsknię już za Grecją, żeby pojechać tam. Kiedy jestem w Grecji, tęsknię już za Polską i to już tak będzie do końca życia. Gdzieś tam w środku moja dusza gra też po grecku i, i myślę, piosenki, które śpiewam w języku polskim. Mają akcent też grecki. No, instrument buzuki też nadaje tym piosenkom ten klimat grecki. No właśnie, Grecja kojarzy nam się z wakacjami, z takim wolnym czasem, ze słońcem, z plażą i być może dlatego właśnie odbieramy tę muzykę i te, i, i te pani piosenki jako takie właśnie jasne, słoneczne, pogodne. Kostas, który skomponował większość moich utworów, jest z pochodzenia Grekiem. Utwory, które napisał, skomponował. I utwory, które nagraliśmy, tak jak mówię, on gra też na tym greckim instrumencie buzuki. I te utwory mają klimat grecki. Ale śpiewane, tak jak mówię, są po polsku. Ja nagrywałam zawsze wersję dwie: grecką i polską. No właśnie, i pojawia się bardzo często, bo ja przejrzałam wyszukiwarkę Google. Bardzo często pojawia się pytanie, czy Eleni jest też znana w Grecji? Nie, w Grecji nie jestem znana. Oczywiście wiedzą o tym, że jest taka Eleni w Polsce, która jest kochana przez, przez wszystkich Polaków, y, która ma ogromnie dużą ilość fanów i y, wiedzą o tym, ale ja nigdy nie, nie starałam się o ten rynek grecki, bo tak naprawdę chciałam też mieć taki swój y, kąt. Gdzie my, i, i kącik, gdzie mogę sobie po prostu odpocząć, żeby nikt mnie nie rozpoznawał i żebym była taka właśnie Eleni, Eleni. Czyli, że można wyjść na ulicę, spokojnie, tak, spokojnie przejść ulicą, przejść. iść na plażę i nikt ładnie. nie woła co chwilę, że proszę autograf albo uwielbiam pani piosenkę. Chociaż przyznam szczerze, że w, w Atenach mieszka bardzo dużo Polaków. No i zdarzyło mi się, że y, rozmawiały dwie dziewczyny. Słuchaj, to jest Eleni. Nie, no niemożliwe. No to jest Eleni. A ja tak mówię, Boże, no to zaraz padnie pytanie. I, i one po grecku do mnie się zwróciły. A? Tak, A ja mówię, tak, tak, to ja jestem. No. O, tak, mówiłam ci, mówiłam ci. Tak, że w Grecji też już... Y, y, Większość, jest bardzo dużo Polaków mieszka w Grecji. Tak. Ja chciałabym na, na początek tej rozmowy, tak w ramach takiej rozgrzewki, poprosić o dokończenie kilku zdań, jeżeli pani może. Pierwsze zdanie to: Największa zaleta to? Pani zaleta. Moja zaleta: Moje zaleta? Mhm. Że jestem tolerancyjna, wyrozumiała, mam dużo pokory w sobie. A największa wada? O, no wady też mam przyznajemy się, czy, no, czy zatrzymujemy się dla siebie? się mhm. Naprawdę? Tak. A wydawałoby się, że jest pani taką jestem spokojną, i tak, łagodną jestem osobą. Jestem spokojna, jestem bardzo ten, ale... Yy... Chyba najbardziej jak Kostas mnie zdenerwuje, to wtedy jestem właśnie taka. Kostas, czyli Kostas jest menadżer muzyki. Moim menadżerem, kompozytor. kompozytorem. Gra na greckim instrumencie buzuki, a prywatnie jest moim szwagrem, czyli jest bratem mojego męża. W szkole nazywali panią Lena? I to, i to nawet w dzienniku też byłam. Lena Milopulu. Mhm. Od dziecka lubi pani? Śpiewać. Zawsze śpiewałam jako mała dziewczynka. Grałam też na mandolinie, bo moja siostra należała do zespołu mandolinistów. Kiedyś były bardzo popularne te zespoły mandolinistów i w domu był, była mandolinka i jako mała dziewczynka podchodziłam zawsze i tam sobie coś wygrywałam. I, byliśmy, i jesteśmy rodzeństwem bardzo rozśpiewanym. No nie, były, nie musiało być to urodziny, imieniny. Po prostu siadaliśmy, moi bracia grali na, na, na gitarach, siostra na mandolinie i po prostu śpiewaliśmy. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że ja urodziłam się jako dziesiąta w rodzinie Milopulosów, najmłodsza, pięciu braci i pięć siostr. Także to dosyć duża gromadka. No i ja uczyłam się też od mojego starszego rodzeństwa. Tej muzyki. Ale jak to wyglądało, bo z tego co wiem, no było Państwa dziesięcioro dzieci, dwoje rodziców, tak. dwa pokoje w Bielawie, piękne zresztą miejsce u podnóży górsowich, no ale mieszkanko małe, dwupokojowe, duża rodzina, jeszcze te instrumenty. To y, muszę powiedzieć tak, dziesiątka dzieci, dwoje dzieci zmarło jeszcze w Grecji. Y, została ósemka, czterech braci i, i cztery siostry. Y, w domu w Bielawie y, mieszkałam y, y, z siostrą i z trzema, i trójka braci. Troje braci moich kochanych. Natomiast moje, moje dwie najstarsze siostry i brat studiowali i byli poza Bielawą. I oni przyjeżdżali tylko na, na wakacje. I jak oni przyjeżdżali, to ja do nich się zwracałam. Byłam malutka i mówiłam do nich, o, ciocie przyjechały, o, przyjechał wujek. Także uważałam ich za ciocie i wujków, no bo oni nie byli w domu. I bardzo długo mówili mi, nie jestem twoją siostrą. A ja ciągle mówiłam, że nie, nie, ty jesteś moją ciocią. Ale też babcia odegrała dużą tak, rolę chyba tak. w pani życiu. Babcia też tutaj mieszkała z wami w babcia Polsce? Babcia mieszkała z nami, czyli o, o, osiem osób. Piątka dzieci, troje dorosłych, rodzice i babcia. Babcia zawsze nam była kochaną sobą, zawsze nam po prostu opowiadała bajki. I to było tak: mieliśmy piec kaflowy, i do tego pieca zawsze wrócaliśmy ziemniaczki i czekaliśmy, żeby one się tam ładnie spiekły. I czekając na to, yy, moja babcia opowiadała nam mnie brała na kolanka, bo ja byłam najmłodsza, i opowiadała nam bajki. I te bajki zawsze kończyły się takim morałem, czyli dobro zwyciężało zło. I to pamiętam po prostu do dzisiaj. Ale z tego, co wiem, babcia też. Trzymała porządek, to prawda? Że uczyła porządku i, no i to, tak i mocną jak, ręką i, tutaj trzymała wszystkich. I to jak ja już jak chodziłam do szkoły podstawowej, no to miałam takie zajęcia. Należałam do chóru, należałam do zespołu niezapominajki, no i dużo zajęć takich sportowych też, pozalekcyjnych. No więc ciągle gdzieś na jakieś zajęcia biegałam, a babcia mówi nie, najpierw umyjesz podłogi i potem pójdziesz. Ale ja y, umyłam podłogę, ale babcia ręką, o nie, 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 Mówi, jeszcze tutaj jest jakiś piach. Ja wiem babciu, jak wrócę, to posprzątam, <laughs> zrobię wszystko, nie ma problemu. Także babcia była taką osobą, która, która dbała o nas y, i opiekowała się nami, kiedy rodzice po prostu pracowali, to babcia była w domu zawsze. Ale to została to pani do dzisiaj, że... Nie wyjdzie pani z domu, zanim czegoś właśnie nie no dokończy, jestem... czegoś zrobi, bo myśli sobie, o, babcia patrzy. Jestem tak, jestem uporządkowana w sensie takim, że wszystko musi być na swoim miejscu, dopiero y, mogę usiąść i odpocząć. Mhm. Jeśli coś jest nie tak, to, to po prostu wstaję i to robię i dopiero siadam i mówię, no teraz mogę spokojnie odpocząć. <laughs> no to dużo mówiłyśmy o dzieciństwie, to wracając do tych krótkich pytań. Y, dorosłość to dla pani. Dorosłość. No, to jest myślę, że dużo doświadczenia i takich mądrości życiowych. A kiedy chce Pani sobie zrobić drobną przyjemność, to co to jest takiego? Lubię ogród. I lubię w tym ogrodzie też takie swoje porządki. Kocham też czytanie książek. Ktoś mi podarował, znaczy moja. Podarowała mi na gwiazdkę ten do czytania książek z... Yy, A wiem, ten taki yy, czytnik, książek elektronicznych. Mm -hmm. Ja nie potrafię tego czytać. Ja, muszę <noise> ja też książkę, nie potrafię, tak. Muszę trzymać książkę w ręku. <noise> I lubię książki autobiograficzne też mm -hmm. bardzo. Ale ogród jest moim też takim... Wypoczywam. Wypoczywam, kiedy idę do ogrodu, to i, i, i zagrabię, i, i skoszę trawę, to jest taki dla mnie relaks, odpoczynek po takich trudnych sytuacjach, po ciężkiej trasie koncertowej, bo wiadomo, że koncerty są. To nie tylko jest wyjście na scenę, ale też trzeba dojechać dojechać do, do danej miejscowości, przygotować się. I, I koncert, i wracać. Często wracamy, a często zostajemy, następnego dnia wracamy. Mhm. a Wracając do tych książek, mówi pani, że autobiografie. Jakie jeszcze książki lubi pani czytać? Ja jestem ciekawa, czy to jakieś romanse, czy może z jakimś tłem historycznym, czy może ja kryminałem. Nie, lubię właśnie takie romanse. Lubię takie też familijne, czyli gdzie akcja toczy się wśród rodziny mhm. i różne sytuacje, różne. Myślę, że też często uczymy się od takich, czytając takie książki, uczymy się też, jak postępować, jak, jak się zachować wobec drugiego człowieka, i myślę, że one są też takie pouczające, te książki. Co daje Pani siłę? Praca. Myślę, że praca i rodzina. Rodzina i praca to jest. Łączą się razem. No właśnie, u pani w przypadku takiej to już od 45 ponad lat, prawda? Ponad. Dlatego, że trzeba to liczyć, że od 75 roku, kiedy rozpoczęłam swoją przygodę w greckim zespole Prometeusz. Y co to... słuchacze pamiętają, muszę pani powiedzieć, bo jak była Aleja Sław, której była przecież Pani gościem, to właśnie słuchacze dzwonili i mówili, to ja jeszcze pamiętam właśnie, jak tak, występowała z zespołem Prometeusz, jakie to było wspaniałe właśnie iść na tak. ich koncert, czy zobaczyć ich gdzieś, poznać Grecję, no do której wtedy przecież nie wyjeżdżaliśmy, a wy jakby ten kawałek Grecji tutaj pokazywaliście tak, w Polsce. To jest, program opierał się wyłącznie na muzyce greckiej. I tańce greckie były, więc to był taki show, gdzie w zespole wtedy do 15 osób było, także to naprawdę była silna grupa i śpiewaliśmy po grecku, i publiczność bardzo, bardzo naprawdę sympatycznie odbierała ten, ten, ten program. No tak jak pani mówi, nie, nie było wtedy możliwości wyjeżdżania tak do Grecji jak w tej chwili. W tej chwili to już nie ma, nie ma problemu, ale wtedy to pokazywaliśmy kawałek Grecji w Polsce. Ale wracając właśnie do tej muzycznej rodziny tych ponad już 45 lat na scenie, to jest taki też fenomen, bo przecież zespoły zmieniają swoje składy, a pani gra z tymi samymi muzykami od, od lat. Tak, jest, możemy, można powiedzieć, że jesteśmy rodziną. Ze mną jeszcze jest Aleksander Białoust, który od początku, od początku też z nami grał. No, gra na, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, na buzuki i jeszcze klasyczna gitara, tak? Multi-instrumentalista, bardzo zdolny chłopak, i też, też komponuje, komponuje i i też pani ja, mówi o nim, że właściwie czuje się to tak, jakby był dlatego, członkiem rodziny. Że, tak, to jest członek rodziny. On nawet, jak z nami pracował w zespole greckim Prometeusz, nauczył się greckiego. Także naprawdę <grym> fantastyczne to było. I w tej chwili czasami sobie po grecku rozmawiamy. Przypomina Coś sobie. Coś takiego. Tak. Proszę. To cudowne rzeczywiście. Kiedy ma pani słabsze chwile, to co pani robi? Śpi, przysypia te słabsze chwile, czy, czy raczej właśnie robi coś takiego, żeby o nich zapomnieć. Zapomnieć się nie da, ale staram się. Um, staram się wyciszyć. Ale często właśnie modlitwa daje mi taki spokój wewnętrzny. Modlitwa. Mhm. A najdłuższą rozmowę przeprowadziła pani z. Najdłuższą rozmowę. Mhm. Było ich dużo. <laughs> Grecy no, lubią tak. rozmawiać. Podejrzewam, że tak, prawda? Że to, tak. My tak kojarzymy sobie właśnie Greków, znaczy, podobnie jak Włochów, że, że dużo mówią, Ja rozmówią, bardzo długo, gestykulują. długo z moimi siostrami rozmawiam. Mhm. Trafimy dwie godziny rozmawiać. Uf. Ponieważ y, one mieszkają w tej chwili w, w Grecji, w Atenach. Y, no nie mam takiej możliwości, żeby być. Y, co roku co, staram się i jestem w Grecji, ale to na krótko. I brakuje nam te, tego kontaktu takiego bliższego, więc te telefony są po prostu taką fajną terapią. Mhm. A do Grecji wyjeżdża pani latem, czy, czy zimą? Latem. Latem: lipiec, sierpień, czasami we wrześniu. I w tym, w tym roku w wakacje też była pani w Grecji? Nie udało mi się w tym roku, ale planuję w przyszłym roku, bo mm, moje rodzeństwo już też jest starsze, więc. Trzeba się jak najszybciej spotykać i by, często jak się spotykamy, to wspominamy nasze właśnie te młode lata i, i często opowiadają mi, jak by, jaka byłam, jak byłam malutka. Siostra. No bo pani była najmłodsza, ja więc była, najmłodsza, była pani chyba oczkiem więc, w głowie. Tak, moje siostry, siostry przewoziły mi jakieś sukieneczki, ja oczywiście zakładami i przy, przyglądałam się w lustereczku i my, i w lewo, w prawo. Także byłam taka, taka ponoć kokietka. Ja nie wiem. ale ja, ja siebie raczej oceniam jako byłam nieśmiałą osobą. Jako młoda osoba byłam bardzo nieśmiała i, i do tej pory czasami mi to zostaje. A jaka jest różnica wieku między panią a najstarszym? 20 lat. 20 lat. Najstarszy, to dużo, prawda? Na... To rzeczywiście. No, tak. to Właściwie to jest... trudno nawet znaleźć na poziomie dziecka, jak się jest dzieckiem jakąś nić jest, porozumienia. Tak, ja, tak. Natomiast już potem w dorosłym życiu to się bardzo wyrównało. Mhm. Bardzo. E, osoba, której spotkanie wspomina pani do dziś? Taka, do którego spotkania? taka, do, który, z którą się pani spotkała i często do tego wraca, często to wspomina. Znaczy, Albo coś to panią takim, nauczyło, czegoś to panią spotkaniem, nauczyło. Spotkaniem, które miało miejsce to spotkanie z, z Janem Pawłem II. To był rok 1999, kiedy otrzyma, otrzymywałam nagrodę świętej Rity i to spotkanie pozostanie mi do końca życia, kiedy tak myślałam, jak ja już podejdę do ojca świętego, co ja mu powiem, co ja mu powiem, tylko że go kocham, ale jak już byłam blisko, to ojciec święty oczywiście poklepał mnie po policzkach tak dosyć mocno i mówi, greczynka, greczynka, ale ja mówię, ale ja urodziłam się w Polsce, A on mówi, wiem, wiem, także to było i znowu mnie po tych policzkach, także to zostało mi e, tak mocno w pamięci. I ta taka dobroć, która emanowała z Ojca Świętego, tak poczułam taką ojcowską po prostu dłoń. Pani tę nagrodę dostała z tego, co, co wiem, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, za właśnie zdolność przebaczania. Tak, tak, tak. To trzem y, y, osobom y, co roku, 22 maja, wyręczana jest ta nagroda. No było ogromne przeżycie i y, nie wiedziałam w ogóle, że, ta, że taka nagroda istnieje. Y, no właśnie, warto mnie... o niej mówić, bo może nie, niektórzy nie, Zgłos nie słyszeli, tak, że jest w ogóle zgłosi, coś takiego. mnie y, 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 Franciszkanin, ojciec Hes i on po prostu zgłosił mnie tam bez mojej wiedzy oczywiście. No i, i otrzymałam tę nagrodę. Y, w, 90, w 1990 roku otrzymała mama yy, księdza Jerzego mm -hmm, mm -hmm. No Właśnie, bo pani jest jednym z takich też symboli wybaczania w Polsce. Zdarza się pani, że ktoś do pani przychodzi i pyta się, jak, jak to zrobić? Czy w ogóle warto to zrobić? Yy, tak, ale myślę, że yy, to jest bardzo indywidualna i osobista sprawa każdego człowieka, którego dotknęła jakaś tragedia. I myślę, że to, to, to jest też jakiś proces. Natomiast ja uważam, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, mhm. żeby tego nie mylić. Natomiast przebaczenie daje człowiekowi taką wolność, bo jeśli się tego nie zrobi, to człowiek żyje tymi złymi emocjami, które człowieka zabijają od środka, ale też. Emanują na drugiego człowieka, na otoczenie, na swoich bliskich, więc to jest jedyna droga, gdzie my możemy się uwolnić od tego, bo nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, która się wydarzyła. Nie jesteśmy, zmienić, nie jesteśmy w stanie zmienić tego, co się stało, a musimy dalej żyć. Musimy dalej żyć i na nowo odbudować to, co po prostu zostało. I też wydaje mi się, że to też chyba nie jest coś, co się dzieje szybko, tylko trzeba chyba sobie dać na to czas. Czas? Ja, ja wiem, że bardzo dużo ludzi często mi to mówi, że oni nie są w stanie tego zrobić, oni nie są w stanie przebaczyć, przebaczyć ale naprawdę nie ma innej, innej drogi, żeby człowiek mógł dalej żyć, bo jeśli tego nie zrobi, to zatrzymuje się w tym czasie. I tak jak mówię, Emanuje czymś niedobrym. Naprawdę. Yy, człowiek się zamyka w sobie. Yy, rodzina cierpi, otoczenie cierpi. Więc no nie można. To, co mam w, w środku w sercu to jest w moim sercu, yy, i to pozostanie tak. Natomiast to yy, powoduje, że człowiek się uwalnia. Mhm. Ten rok to a propos właśnie, bo przecież cały czas krążymy wokół tematu pani córki, prawda, która, która została zamordowana, to się wydarzyło 30 lat temu, bo w tym roku 30. w styczniu minęła 30 mm -hmm. rocznica. E czy to był jakiś w związku z tym wyjątkowy rok dla pani, czy, czy po prostu ta pamięć Pamiętowy, jest ciągła? Po ona jest ciągła i to. to y czy to dwa lata, czy to pięć lat, czy trzydzieści, czy będzie więcej, to, to i tak y, 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 ciągle jest tak na zasadzie, a co by robiła, jaka by była, a co by, y, czy miałaby już rodzinę, czy założyłaby rodzinę. Po prostu rośnie razem z nami. Mhm. Po prostu to, to pozostaje gdzieś y, zawsze tak samo. Zawsze tak samo. Czy cały czas jej pokój wygląda tak samo jak te 30 lat temu? Czy... Tak, tak, niezmieniony jest. Dobrze się tam czuję, kiedy siedzę i przebywam w tym pokoju. Ona po prostu jest z nami. Nie ma jej fizycznie, ale duchowo jest po prostu cały czas z nami. Mówiła mi pani, jak rozmawiałyśmy przy okazji Aleisław, że. Zostały jakieś nagrania Afrodyty, z których wynika, że, że miała talent też wokalny. Czy pani myślała o tym, żeby je jakoś wykorzystać ona miała, po jakimś ale, czasie? Ona miała, ale ona nie chciała. Nie chciała w tym wieku, w którym była, yy, raczej, raczej yy, nie, nie chciała. Nie wiem, może, no. może doszłoby do, 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 do jakiegoś nagrania razem. Trudno mi jest powiedzieć. Ale miała dobry głos. Bo A tam, tych nagrań, które są, nie nagrała, myślała pani, no żeby nagrała, jakoś ona wykorzystać? Ona nagrała jedną piosenkę, tam, mm, gdzieś tam znalazłam, y, Jenny Joplin i, i ja po prostu jak usłyszałam, to mówię, Wow! Nie wiedziałam, że moje dziecko tak śpiewa. Ona miała zdolności plastyczne, ale nie wiedziałam, że tak śpiewa, bo ona nigdy się nie wychylała. Mm -hmm. 45 ponad, prawda? Ja cały czas to podkreślam już lat na scenie, ale cały czas pani świętuje, bo koncerty z tej okazji się odbywają. Tak, i, i w to tym roku też. Takie tak jest publicznością i, i nie robimy dużego koncertu, ale jeździmy po całej Polsce i to są. Te, te spotkania z naszą publicznością, która tak naprawdę jest y, fantastyczna. Śpiewają od początku do końca wszystkie piosenki. A jak nie pamiętają, to widzę, że pani w telefonie pa, 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 tytuł wbija i już, już ma z sobą i a. już śpiewa. Tak. Także są, y, 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 przychodzą y, również dzieci y, z rodzicami. Bo dzieci kupują bilety rodzicom, bo wiedzą, że kochają Eleni. Mhm. I ja mówię, no to fajnie, bo wy też przychodzicie. No to kolejne pokolenie słucha Eleni i to jest dla mnie takim największym, najpiękniejszym prezentem, jaki może być. po tak długim pobycie na scenie, naprawdę, nie ma innego. Ten kontakt z ludźmi, z publicznością daje dużo radości i dużo takiej pozytywnej energii. Że my na, nadal śpiewamy, jeździmy, choć nie jest lekko, yy, koncertujemy, nagrywamy i nie damy się. Oczywiście są, proszę Państwa, złote płyty, i nawet platynowe, i, platynowe i nagrody niezliczone. Tak, ale niezlicz, jest niezlicz, niezliczone. publiczność, tak, no, ale publiczność on... jest najważniejsza i... Cieszę się, że z okazji właśnie tego 45-lecia i że w ogóle słuchacze Radia Pogoda będą mogli posłuchać o Pani piosenkach. Serdecznie zapraszamy, proszę Państwa, codziennie po godzinie 15. Eleni zaprezentuje w Radiu Pogoda swoje najpiękniejsze melodie. Ja już się nie mogę doczekać. No, nie doczekają, nie doczekać się mogą, nie, nie mogą też moi fani, bo, <noise> bo tutaj nie powiedziałam o tym, że kiedyś, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było internetu, to fankluby zupełnie inaczej funkcjonowały. Ja miałam dużo fanklubów po całej Polsce, i raz w roku zawsze spotykaliśmy się w Poznaniu. Mm -hmm. Przyjeżdżali z całej Polski, i wtedy były takie fantastyczne spotkania, podpisy, wywiady ze mną, i, 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 i to były piękne, naprawdę spotkania. W tej chwili internet jest górą i też są moje fankluby i za to im też bardzo dziękuję. Za tą wieloletnią taką działalność z ich strony. I tak naprawdę, artysta bez fanów, bez publiczności, no nie istnieje, umówmy się. Po prostu nie istnieje. To prawda, zapraszamy proszę Państwa, wszystkie fankluby, wszystkich fanów, miłośników piosenek Eleni do słuchania Radia Pogoda. Po prostu bardzo dziękuję. Dziękuję.